jesteśmy krytyczni wobec jego działań w obszarze w szczególności sądownictwa, bo on namówił prezydenta Dudę do wet w 2017 roku. Teraz proponuje fatalną ustawę o sądach boli. Pokoju. A to złośliwa małpa. Ale wie pan, co nas boli u Pawła Kukiza w tej sprawie? Bo on chodził do prezydenta wówczas, mówił zawetować te ustawy. Będą lepsze. No i proszę, prezydent zawetował, zaproponował swoje z Pawłem Kukizem, bo de facto ustawy, które są przedmiotem sporu z Unią Europejską, to ustawy nie Zbigniewa Ziobry czy Ministerstwa Sprawiedliwości. To przecież Kukiz proponował taką formułę KRS-u i głosował za kandydatami do KRS w 2017 roku. I wie pan co? I on chodzi teraz po mediach, mówi, że te reformy Ziobry się nie udały. No to niech, naprawdę nie wiem, co ten człowiek ma z pamięcią, że nie pamięta, że on jest jakby tutaj sprokurował tę sytuację. No dobrze, panie pośle, bo gdyby były nasze reformy wdrożone, jestem przekonany, że tych problemów by nie było.